trudno mi sobie wyobrazić jakąkolwiek satysfakcję ze stanu finansów publicznych w sytuacji, kiedy deficyt sektora finansów publicznych w dalszym ciągu będzie pozostawać na bardzo wysokim poziomie. Nawet działania rządu dotyczące budżetu państwa nie zdołają go obniżyć w sposób, bym powiedział, spektakularny. Podejrzewam, że my dopiero wtedy się uspokoimy, kiedy deficyt ten zostanie sprowadzony do poziomu, powiedzmy sobie, długotrwale bezpiecznego. Natomiast my oczywiście bardzo uważnie obserwujemy sytuację finansów publicznych. Można powiedzieć, że są dwie przyczyny ściśle wiążące się z polityką Narodowego Banku Polskiego. Po pierwsze, to, i to jest ta klasyczna sytuacja, kiedy zbyt ekspansywna polityka budżetowa stymuluje popyt w gospodarce, prowadząc do przegrzania koniunktury, oczywiście narastanie napięć inflacyjnych. No, sytuacja, bym powiedział, klasyczna. Wtedy polityka pieniężna na ogół reaguje podwyżką czy zaciśnieniem, podwyżką stóp procentowych. Wtedy mamy ten policy mix, luźna polityka fiskalna, restrykcyjna polityka pieniężna. Niejako wtedy władze pieniężne są do tego przymuszone. To jest oczywiście daleki od optymalnego policy mix. Optymalny, czy znacznie lepszą mieszanką, czy kombinacją polityki jest zdyscyplinowany budżet i w miarę luźna polityka pieniężna. Druga sprawa. Czy ta sprawa dzisiaj, czy taka sytuacja dzisiaj już w Polsce występuje? Na razie nie. Może, kiedy będziemy obserwowali istotne ożywienie popytu sektora prywatnego, szczególnie chodzi o popyt inwestycyjny, wtedy możemy mieć do czynienia z klasyczną sytuacją wypychania wydatków popytu sektora prywatnego przez wydatki państwa. Ale jest jeszcze druga sytuacja i do takiej nam jest dzisiaj bliżej, a przynajmniej teoretycznie. Otóż wyszliśmy dopiero, a niektórzy twierdzą, że jeszcze nie wyszliśmy z globalnego kryzysu finansowego. Charakteryzuje się on między innymi bardzo dużymi wahaniami sentymentów na rynkach finansowych. Rynki finansowe w tym okresie przedkryzysowym, zwanym niekiedy Great Moderation, wielkim uspokojeniem, właściwie nie rozróżniały ryzyk poszczególnych państw. Efektem było to, że kraje o bardzo złej, fundamentalnie złej pozycji fiskalnej, pozycji budżetowej, musiały płacić na rynkach kapitałowych niemalże to niewiele więcej niż kraje najbardziej stabilne, najbardziej solidne. Spready tak zwane, prawda? Czy to grecki, to najbezpieczniejszy przykład Grecji posługiwać. Te spready między greckimi obligacjami i bundami, czyli benchmarkowymi obligacjami w strefie euro, były bardzo, bardzo niewielkie. W tej chwili są właściwie już Grecji, to przecież nie dotyczy, prawda? Dzisiaj mówimy już o innych krajach. Otóż po co ten długi wstęp? Kiedy utrzymuje się politykę budżetową w sytuacji braku dyscypliny albo nadmiernego poluzowania, nawet jeżeli to nie prowadzi do przegrzania koniunktury gospodarczej w krótkim okresie, może zaważyć, bardzo źle zaważyć, na sentymentach rynku finansowego, na postrzeganiu danego kraju, w przypadku naszym Polski, przez rynek finansowy. I często zdarza się tak, na co podkreślają niektórzy analitycy, niektórzy komentatorzy, nawet nieraz przesadzając i koloryzując, ale mając w istocie nieco albo nawet sporo racji.
jest dobrze, 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 a kto na razie robi bardzo źle. Jak się utrzymuje wysoki deficyt budżetowy dłużej niż to są skłonne rynki tolerować, można się znaleźć w bardzo ciężkiej sytuacji. I to nas również bardzo niepokoi. Oczywiście z tym związane byłby także, związana byłaby także deprecjacja złotego z bardzo negatywnymi konsekwencjami dla inflacji, ale w ogóle dla gospodarki.